Mariusz Kozłowski, witam gorąco, kłaniam się nisko, zapraszam na program. Dzisiaj parę ważnych informacji na temat wakacyjnych wyjazdów samochodem. Powiemy także o klimatyzacji, to gorący temat w tym gorącym czasie. I na koniec elektryzująca propozycja od Mercedesa AMG. Zapraszam serdecznie. Klimatyzacja w samochodzie to dziś obowiązkowe wyposażenie. Nie wyobrażamy sobie podróży bez przyjemnego chłodu. I choć jeszcze kilkanaście lat temu była dostępna wyłącznie w luksusowych limuzynach, to dziś znajdziemy ją nawet w małych miejskich pojazdach. Ale klimatyzacja to wcale nie jest wynalazek ostatnich lat. Ojej, to trzeba by się troszeczkę cofnąć do historii. 4 listopada, 39 rok, targi motoryzacyjne w Chicago i wprowadzany jest samochód Packard One. I to jest pierwszy samochód, który ma klimatyzację. Warto dodać, że ten samochód, jak się okazało, amerykański sen, American Dreams, wszyscy chcieli ten samochód mieć, bo niesamowita linia, klimatyzacja, no ale jak się okazało, cena $975 na ówczesne czasy, klimatyzacja z dodatkową opłatą $276, okazała się niestety tym amerykańskim snem. Długo to nie potrwało, bo już w 1956 roku Chrysler wypuszcza swój model samochodu Imperial, no i tu już wszyscy się mogą nacieszyć klimatyzacją. Pierwszy seryjny samochód w 56 rok, pierwszy seryjny samochód, który ma klimatyzację w Europie. Europa długo musiała czekać. Koniec lat 90. Bawarnicze Motorwerke, czyli popularne BMW oraz Mercedes, wypuszcza swoje modele samochodów topowe, te najwyższe, wypuszcza z klimatyzacją. Na początku były to klimatyzacje ręczne, czyli był guzik na pulpicie, tak zwany słynny guzik, który AC, czyli Auto Condition, czyli klimatyzacja samochodowa, i ta klimatyzacja tylko podawała chłodne powietrze do pojazdu, do wnętrza pojazdu. Z biegiem to ewoluowało, już są klimatyzacje, już by stały się coraz bardziej zaawansowane technicznie. Już ta klimatyzacja posiadała jakąś tam gałkę obrotową, która można było regulować sobie i temperaturę wewnątrz pojazdu, i była to klimatyzacja dwustrefowa, czyli kierowca miał inną temperaturę, pasażer z boku miał inną temperaturę, więc to już wszystko po latach 2000 mocno ewoluowało. Teraz obecnie no nie wyobrażamy sobie samochodu bez klimatyzacji. Najmniejsze modele posiadają już klimatyzację. Są to już naprawdę bardzo technologicznie zaawansowane produkty. No właśnie, wróćmy do współczesności. Jak często należałoby serwisować się układ klimatyzacji, aby on działał sprawnie? Wszystkich klientów informuję, których spotykam, rozmawiam z klientami na serwisie. Zapraszam raz w roku, na początku właśnie wiosny. Kiedy jesteśmy po etapie zimy, zapraszam, sprawdzamy, ile jest czynnika wewnątrz kompresora, wewnątrz układu całego klimatyzacji, ile jest oleju, ponieważ jeśli zadbamy o kompresor, o te serce, o tą najważniejszą rzecz w systemie klimatyzacji, możemy się tą klimatyzacją bardzo długo cieszyć. Ale to zawsze trzeba zrobić, umówmy się na wiosnę i wtedy sprawdzamy, podłączamy urządzenie, sprawdzamy jaka jest ilość czynnika w pojeździe. Każdy pojazd pod maską ma naklejkę fabryczną, jaka powinna być gramatura tego czynnika w pojeździe. Sprawdzamy oczywiście olej w kompresorze, bo jeśli tego oleju nie będzie, jeśli tego czynnika nie będzie, to klimatyzacja w którymś momencie przestanie nam pracować. A jakie objawy powinien zwrócić naszą uwagę? Tylko brak chłodu, czy coś jeszcze się pojawia, jeżeli jest niesprawny układ? Jeden z klientów przyjeżdżał do serwisu i mówił mi, że po włączeniu klimatyzacji na wiosnę poczuł taki specyficzny zapach w pojeździe. Powiedzmy smród. No krótko mówiąc, to już jest niestety, to już jest skutek. To jest właśnie między innymi brak regularnego serwisowania klimatyzacji. W przewodach wentylacyjnych, czyli w tych kratkach, które wypuszczają nam powietrze do środka, gromadzą się bakterie, gromadzą się roztocza. To są dość szkodliwe alergeny dla człowieka, szczególnie dla płuc. Dlatego też, serwisując klimatyzację, zwracamy bacznie uwagę na szczególnie filtr kabinowy. Następnie i co roku powinniśmy go wymieniać, bo ten filtr jest odpowiedzialny za wprowadzanie powietrza do wewnątrz pojazdu. Również powinniśmy mieć na uwadze, że jeśli serwisujemy klimatyzację, sprawdzamy kompresor, czynnik, sprawdzamy olej, to również powinniśmy zarazem odgrzewić samochód, czyli zlikwidować te wszystkie bakterie, te wszystkie alergeny wewnątrz układu chłodzenia.
Czym to się robi? Robi to się za pomocą specjalnego urządzenia, ozonatora. Wprowadzamy skrzynkę do pojazdu i około pół godziny zabijamy wszystkie grzyby, które są wewnątrz pojazdu. Jeśli chodzi o te filtry kabinowe, co mamy do wyboru? Papierowe są jeszcze jakieś inne? Nie, tutaj właśnie jeśli chodzi o filtr papierowy, są dwa rodzaje. Jest filtr papierowy, można powiedzieć, i węglowy. Czym jest, jaka jest różnica? Węglowy po prostu nie przepuszcza nam, oprócz tego, że obydwa filtry czyszczą nam powietrze wewnątrz, czyszczą nam powietrze, które wpada do wewnątrz kabiny, to filtr węglowy nie przepuszcza zapachów. A są takie preparaty, specjalne pianki, które samodzielnie się wpuszcza do kanałów. Czy to działa, czy to tylko maskuje zapach? Tak, oczywiście. Można dostać w sklepach motoryzacyjnych takie właśnie między innymi preparaty. Trzeba z tym się bardzo umiejętnie obchodzić. Spotkałem już wielokrotnie. Są to preparaty, które mają w zestawie wężyk około mniej więcej 50 cm. Instrukcja oczywiście mówi, jaki trzeba to sposób zrobić, ale wielokrotnie spotykałem się, że nieumiejętnie wykonana odgrzybienie instalacji powoduje, że płyn dostaje się głęboko do układów elektronicznych i potrafi spalić silniczki bądź inne urządzenia wewnątrz pojazdu. Więc z tym się trzeba bardzo delikatnie i dokładnie obchodzić zgodnie z instrukcją, która jest na butelce. Warto na koniec dodać, że coroczny przegląd klimatyzacji czy różnego rodzaju zabiegi serwisowe są zdecydowanie tańsze niż konieczność naprawy różnych elementów tego układu. Sezon wakacyjny w pełni, przed nami wyjazdy dalsze i bliższe. Oto kilka ważnych wskazówek od instruktora doskonalenia techniki jazdy Kuby Bielaka. Przed nami wakacje, może ktoś uzbiera pieniądze, będzie chciał pojechać samochodem gdzieś daleko. O czym pamiętać przy taką podróżą letnią? Że paliwo bardzo drogie. To wiemy. No tak, ale to, że drogie, to rzeczywiście na to trzeba uważać i może warto przed wyjazdem sięgnąć gdzieś tam do internetu i poczytać trochę ekodrivingu chociażby, bo można zaoszczędzić trochę na tym ekodrivingu, ale tak mówiąc szczerze, no to ten okres wakacyjny zawsze jest problemem, bo to są pewnego rodzaju fale, kiedy natężenie ruchu jest duże. Trzeba sprawdzić, są nowe reguły rządzące poszczególnymi odcinkami autostrad u nas, gdzie te winiety kupić, w jaki sposób, czy są aplikacje, czy nie. Przygotować się jak zwykle do takiej podróży, bo no, nie jeździmy często na te urlopy i są osoby, dużo jest takich osób, które po prostu wyjeżdża na ten urlop raz albo dwa razy w roku, a tak na co dzień podróżuje po prostu dom praca i warto się do tego dobrze przygotować, żeby gdzieś tam nie stać później w korkach, przygotować się chociażby jeżeli chodzi o infrastrukturę, może jest w przebudowie, może są nowe drogi, które powstały. Może są odcinki autostrad nowe, które zostały wybudowane i warto po prostu to wszystko sprawdzić, żeby sobie skrócić i ułatwić życie. W przypadku wyjazdów zagranicznych też chyba warto zapoznać się, co jest obowiązkowego na wyposażeniu w samochodach, bo to różnie bywa. Absolutnie tak. No, można to sprawdzić na stronach internetowych, jakie są wymagania w poszczególnych krajach, chociaż wszyscy przyzwyczailiśmy się, że to jest otwarta Unia Europejska, ale możemy być zaskoczeni, bo w niektórych krajach są inne przepisy i różne wymagania. Warto to sprawdzić. Ale często widzimy taki obrazek wakacyjny, luz, tam kierowca jedzie sobie jedną ręką, trzyma, pasażerka trzyma nogi na desce na przykład. No tak, to są takie przyzwyczajenia, które są niezależne, czy to jest urlop, czy nie urlop, ale ten urlop kojarzy się nam się właśnie z takim luzem, wypoczynkiem. Niestety ten okres wakacyjny obfituje w taki skok ilości osób po tak zwanym spożyciu, bo wiadomo, że piwko lepiej smakuje w upale, ale szczególnie w tych takich regionach, gdzie są kurorty, gdzie mamy dużą ilość osób, smażalni, niesmażalni, to zwykle zapominamy tam jedno piwko, dwa piwka i tak trzeba naprawdę podejść do tego poważnie, dwa uważać, nawet podwójnie albo i potrójnie na tych drogach, bo możemy trafić po prostu na kogoś, kto jest pod wpływem i obserwować kierowców, bo to nie samochody jeżdżą po tych drogach, tylko kierowcy i ktoś się może zapomnieć. A też te nowe drogi trochę skłaniają do szybszej jazdy mimo wszystko, nie? Chcemy chętnie, szybciej dojedziemy, ciśnie się.
Tak, no ciśnie się i warto pamiętać, że taryfikator nam się zmienił. Pomiary odcinkowe prędkości tak, też mogą być tak, no, tragiczne. Na pewno będą akcje policyjne jakieś takie doraźne, powiedzmy, które będą przypominały o tym, że ta prędkość ciągle jest numerem jeden, jeżeli chodzi o monitoring zachowań na naszych drogach przez policję. Ale również przypominam, że w zeszłym roku w czerwcu weszły nowe przepisy odnośnie odległości między pojazdami, które obowiązują na trasach szybkiego ruchu, więc tu też może być zaskoczenie, że może być akurat jakaś taka akcja policji ukierunkowana właśnie na badanie odległości między pojazdami na autostradach. Żaden producent na rynek nie wprowadza w takim tempie samochodów elektrycznych jak Mercedes. Samych bezemisyjnych pojazdów jest 6: EQA, B, C, S, V i najnowszy EQE. Wygląd i wyposażenie robią wrażenie, a zasięg 600 km jeszcze większy. Niegdyś logo AMG wędrowało wyłącznie na topowe, kipiące mocą i momentem obrotowym odmiany Mercedesów. Często miały one pod maską bulgoczące V8, a nawet gdy były to mniejsze jednostki, również z daleka dawało sobie znać dźwiękiem z wydechu. Nastała jednak prawdziwa rewolucja, odtąd bowiem AMG oferuje także samochody nie emitujące hałasu, ale oferujące ponadprzeciętne przyspieszenie generowane przez silniki elektryczne. Do grona elektrycznych sportowców Mercedesa dołączył właśnie kolejny członek w postaci EQE AMG i to od razu w dwóch wersjach, jako EQE 43 Formatic oraz EQE 53 Formatic Plus. Mercedes EQE mierzy blisko 5 metrów długości, 2 metry szerokości, a rozstaw osi to niebanalne 3 metry 12 centymetrów. Łukowaty profil dachu oraz nadwozie typu fastback z wysuniętą do przodu kabiną wyraźnie odróżniają nowe modele Mercedesa AMG EQE od samochodów z silnikami spalinowymi. Koncepcja projektowania znajduje odzwierciedlenie w zjawiskowo wymodelowanych płaszczyznach, zredukowanych połączeniach i płynnych przejściach. Design nadwozia nawiązuje również do wizualnej tożsamości AMG. Na przykład przedni pas wyróżnia charakterystyczna dla AMG czarna osłona chłodnicy z tłoczonymi na gorąco chromowanymi poprzeczkami. Z zewnątrz na pierwszy rzut oka wersja AMG nie różni się znacznie od standardowego EQE. Owszem, mamy dodany splitter pod przednim zderzakiem, dyfuzor pod tylnym oraz nieco większe felgi, które mogą mieć nawet 21 cali średnicy. W standardzie tarcze hamulcowe mają średnicę 40 cm i sześciotłoczkowe zaciski, ale w opcji są też tarcze ceramiczne o średnicy 44 cm. W trybach jazdy Sport i Sport Plus zawieszenie pneumatyczne automatycznie obniża się o 15 mm. Dodajmy, że seryjnie auto oferowane jest z tylną osią skrętną. Nowe modele Mercedesa AMG EQE wyposażono w litowo-jonowy akumulator trakcyjny o napięciu 328 V. Jego użyteczna pojemność wynosi 90,6 kWh. Składa się z 10 modułów z łącznie 360 ogniwami, co pozwala w modelu na przejechanie w zależności od trybu jazdy i warunków ponad 600 km. Przy wykorzystaniu szybkiej ładowarki o mocy przynajmniej 170 kW baterię będzie można naładować od 10 do 80% w 31 minut. Pojemność bagażnika to niebanalne 430 litrów. Po otwarciu bezramkowych drzwi naszym oczom ukazuje się wnętrze. Futurystyczne, nowoczesne robi piorunujące wrażenie. Można pomyśleć, że jest to dopiero projekt studyjny, a nie autoseryjny. Znajdziemy tu wiele ulepszeń AMG. Są one w postaci sportowych foteli, nowej kierownicy ze spłaszczonym wieńcem i ciemnych powierzchni z kontrastowymi czerwonymi wykończeniami. No i te czerwone pasy bezpieczeństwa. Wszystko robi ogromne wrażenie. To wciąż kawał luksusowej limuzyny oferującej bardzo dużo przestrzeni dla pasażerów podróżujących z tyłu. A w końcu niemal 5 metrów długości i rozstaw osi 3 metry 12 cm. Widać wyraźnie, że ten model może być pozycjonowany między klasą E a klasą S. W kabinie w standardzie znalazło się miejsce na centralny ekran dotykowy o przekątnej blisko 13 cali z odpowiadającym mu 12-calowym cyfrowym zestawem wskaźników. Nowy Hyperscreen jest dostępny jako opcja, podobnie jak to ma miejsce w EQS. Tutaj mamy bazową wersję z dwoma potężnymi ekranami. Specjalna powłoka tafli ułatwia czyszczenie ekranu, a szkło składa się z odpornego na zarysowania krzemianu aluminium.
Aby dostać się do najważniejszych aplikacji MBUX, użytkownik nie musi przewijać menu, wszystko ma do dyspozycji w tzw. warstwie zerowej. Jeśli palec dotknie pewnych miejsc wyświetlacza, wywołują one odczuwalne wibracje. Jest tu sporo gadżetów, mercedesowski odpowiednik Siri i oświetlenie, które po zmianie temperatury klimatyzacji albo przy wykrytym zagrożeniu otacza całą kabinę mieniącymi się barwami. Na pokładzie jest nawet system, który z pomocą oświetlenia, grafik na ekranach zapachów, podgrzewania, wentylowania, chłodzenia i masażu ma wprawić osoby w środku w określony nastrój. Smukła taśma wentylacyjna rozciąga się u góry kokpitu na całej jego szerokości, a po bokach uwagę zwracają dodatkowo otwory wentylacyjne o turbinowym wzornictwie. To przykład tzw. hiperanalogowości, która wykorzystuje kontrast pomiędzy zaawansowaną precyzyjną mechaniką i cyfrowym światem wyświetlaczy. Mercedes zadbał też o wrażenia dźwiękowe. W aucie zamontowano specjalny generator dźwięku, który ma imitować pracę silnika spalinowego. Do wyboru są nawet różne tryby pracy, które generują różne rodzaje dźwięków. Swoją drogą dźwięk przyspieszającego auta elektrycznego ma też swój urok i coś pociągającego. Z wyposażenia jest absolutnie wszystko, co może być pod względem bezpieczeństwa, jak i komfortu. Wymienianie istniejących systemów i rozwiązań nie ma najmniejszego sensu, bo zajęłoby to cały program. Maski silnika, podobnie jak w przypadku EQS, zwykły użytkownik nie otwiera, nie ma dostępu do komory silnika. Płyn w zbiorniku spryskiwacza uzupełniamy pod specjalną klapką na błotniku. EQE43 Formatic korzysta z układu dwóch silników elektrycznych, przekazuje spory zapas mocy na wszystkie cztery koła. Moc maksymalna sięga 476 koni mechanicznych, a moment obrotowy to niesamowite 858 Nm. Z takimi wartościami przyspieszanie do setki ponad 2,5-tonowego auta trwa zaledwie 4,2 sekundy, a maksymalna prędkość sięga 210 km na godzinę. To, w jaki sposób ten samochód nabiera prędkość, jest wręcz niewiarygodne i nie do opisania. Nie można porównać tego absolutnie z żadnym innym samochodem. Układ napędowy nieprzerwanie rozdziela moment obrotowy pomiędzy przednią i tylną osią w zależności od sytuacji na drodze. W porównaniu z mechanicznym napędem 4x4 elektryczny zespół odznacza się znacznie szybszą reakcją. Moment jest tu kontrolowany 160 razy na sekundę, jego rozkład zależy od wybranego trybu jazdy. Oba modele Mercedesa AMG EQE są standardowo wyposażone w skrętną tylną oś. Interakcja między obiema osiami pozwala uzyskać zwinne reakcje na lokalnych drogach i wysoką stabilność przy szybszej jeździe. Przy prędkości poniżej 60 km na godzinę tylne koła skręcają w kierunku przeciwnym do przednich. Dzięki temu Mercedes prowadzi się z lekkością, a podczas parkowania okazuje się wyjątkowo zwrotny. Powyżej 60 km na godzinę tylne koła skręcają w tym samym kierunku co przednie. Wirtualnie wydłuża to rozstaw osi i zapewnia większą stabilność oraz bezpieczeństwo jazdy, np. w obliczu szybkich zmian pasa ruchu lub nagłych manewrów omijania. Mercedesy AMG od zawsze słyną ze swojej charyzmatycznej osobowości, a jej nieodłączną cechą jest brzmienie auta. I to dotyczy również całkowicie elektrycznych modeli AMG Performance. W tym przypadku za wyjątkowe wrażenia dźwiękowe odpowiada nagłośnienie, które tworzy odgłosy za pomocą specjalnych głośników, siłownika basowego i generatora dźwięku. Kierowca ma do wyboru dwa programy akustyczne, autentyczny oraz opcjonalnie wyczynowy. Oba są dostępne w trzech wariantach: zrównoważonym, sportowym i potężnym. Ton oraz intensywność brzmienia AMG Sound Experience są uzależnione od aktualnych warunków jazdy, wybranego programu lub preferencji kierowcy. Specyficzne dla AMG rozwiązania, zwłaszcza w obszarze układu napędowego, podwozia, hamulców, brzmienia, designu oraz wyposażenia, gwarantują dynamiczne, emocjonujące wrażenia z jazdy. Kierowca za pomocą jednego przycisku ma możliwość dostosowania pod siebie charakterystyki pojazdu. Jak na flagowy model Mercedesa przystało, robi on ogromne wrażenie, szczególnie swoim wnętrzem, jak i wyglądem. Można w nim wskazać natomiast dwa elementy, które bez wątpienia staną się w przyszłości trendem, za którym podążą inni. Przeobrażenie się deski rozdzielczej w jeden wielki ekran oraz zasięg na tyle duży, żeby nie przejmować się niskimi temperaturami i nie bać się korzystać z mocy auta. Sportowo-biznesowa klasa EQE przejęła najważniejsze cechy od modelu EQS. Można by powiedzieć, że to bliźniaczy model, ale różnią się znacznie, a jedyne co je łączy, to niebywały komfort i prestiż, jak to w przypadku Mercedesa. To wszystko w tym programie. Życzę dużo rozwagi podczas wakacyjnych wyjazdów, szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia w kolejnym programie.